Już niebawem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. W tym roku ten wyjątkowy dzień przypada w niedzielę, więc i czasu do przygotowań było więcej. A o to jak podejść do przeżywania Wigilii pytał Maciej Dobrzański. Dzień dobry Państwu. W tym roku Wigilia przypada w czwartą niedzielę Adwentu, więc Adwent bardzo krótki. I o tym, jak przeżywać ten wyjątkowy, co by nie mówić, dzień. Będziemy rozmawiali z księdzem Waldemarem Klingerem, czyli proboszczem Katedry Opolskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim. Czas adwentu zawsze jest zakończony wigilią, najpiękniejszą kolacją w ciągu roku. W tym roku rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, to czwarta niedziela Adwentu. Stąd też i zapraszamy na prześwięte jeszcze adwentowe do kościołów, a później. Popołudniową porą zasiadamy do stołu wigilijnego w gronie najbliższych. Tradycyjnie to doświadczenie bycia sobą razem w relacji do dzieciątka Jezus, w relacji do najbliższych. Zasiadamy ciesząc się swoją obecnością, ale mając zawsze z tyłu głowy, że na pamiątkę narodzin pana Jezusa zasiadamy, bo wigilia to czuwanie. Czyli czuwamy, by nie przegapić tak jak tą psychologową pierwszą gwiazdkę na niebie, która wywołuje tą reakcję radości, możemy już zasiąść do stołu, a też czuwamy, na, oczekując na Świętą Pasterską. Jak proszę księdza w dzisiejszych czasach, kiedy społeczeństwo jest bardzo podzielone, podejść też do, do tego wymiaru, właśnie spotkania z drugim człowiekiem, żeby ono po prostu odbyło się w dobrej atmosferze? Co ksiądz może w tym względzie poradzić naszym widzom? Na pewno dla mnie osobiście ważne jest dobre oczy nad stołem, aby zbudować relacje z domownikami, czyli wyłączyć wszystko, co nie tyle przeszkadza, ale co nam towarzyszy. Nawet i telewizję, ale też i telefony komórkowo odłożyć, jakieś muzykowanie w tle. Zacząć z sobą rozmawiać, zacząć śpiewać kolędy i zauważyć, że naprawdę jesteśmy sobą razem przy tym stole. Bo często, właśnie, wyręczamy się e, mediami, by nas zabawiały. To my mamy siebie ubogacić. I druga sprawa bardzo ważna, by zauważyć wokół też osoby, które są samotne. Pamiętam wspomnienie takiej pani, która powiedziała Proszę księdza. Połamałam się opłatkę z moim kotem, zjadłam kolację, poszłam spać, bo już nie miałem siły pójść na przeświętą w nocy na pasterkę. Warto zapukać do sąsiednich drzwi, złożyć życzenia, zauważyć, że ktoś koło nas mieszka. Warto wykonać telefon do osoby może nie bliższej, bo do nich dzwonimy, ale kogoś dalszego z życzeniami, że o nim pamiętamy przy naszym stole wigilijnym. A jak to, proszę księdza, wygląda u Was? Czy faktycznie te 12 potraw będzie na stole? No, można powiedzieć, e, tradycji e, musi się stać zadość, ale liczymy to nie 12 dań, tylko potraw, o, zaczynając od zupy, gdzieś różne ryby. E, opłatek można policzyć, że taką potrawę kończąc na kompocie czy na jakiś deserach. Bardzo księdzu w takim razie serdecznie dziękuję za tą rozmowę, no a Państwu życzymy oczywiście spokojnie przeżytej wieczerzy wigilijnej. Maciej Dobrański, Kurier Polski.